W zeszłym roku dowodziłeś ekipą młodych zawodników. Teraz reprezentacja trochę inaczej wygląda. Powiedz, jak to wpływa na twój nastrój, jak podchodzić do wyścigu? Powinienem być generalnie bardziej zrelaksowany, bo jest kilku kolarzy mocniejszych w tej reprezentacji, którzy mogą mnie w jakiś tam sposób odciążyć. I na to liczę. Natomiast nastrój, no jestem zdenerwowany tym dzisiejszym etapem, bo jest naprawdę bardzo ciężki. Może nie tyle fizycznie, co technicznie. I mamy na starcie 200 kolarzy. Bardzo trudny dojazd jest do mety. I trochę inaczej byłoby, gdyby ten finisz był pod górkę, a jest w Jeleniej Górze, więc boję się, że jakaś kraksa może przedzielić peleton przed tą strefą ochronną. Wiedzą to wszyscy, którzy startują, więc będzie na pewno bardzo, bardzo niebezpieczny. No i trzeba pojechać tak jak klasyk, no, od startu czujnie z przodu i oby gdzieś tam się nie zapałętać z tyłu.